Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 2. Zobaczcie, dzisiaj przejrzymy sobie, jakie Toyoty mamy tutaj dostępne w tej grze. To jest bardzo ciekawe, bo mamy aż 3 rodzaje Supry do kupienia. Patrzcie, Supra Fast and Furious Edition, zwykła Supra RZ, która pojawi się w Forzie Horizon 4, i Supra Fast and Furious Edition RZ. Czekaj, to ta jest zwykła jakaś, a ta jest jeszcze jakaś ulepszona z takim chyba specjalnym bodykitem, jak z Szybkich i Wściekłych, tej pierwszej części, zdaje się, nie? Jeśli wam się to podoba, zostawcie łapę w górę. Zobaczcie, mamy Toyotę MR2 GT, mamy Toyotę Celicę, napęd na 4 koła? A, GT4, okej, dobra, no to w takim razie może być napęd na 4 koła. No i mamy jeszcze Trueno GT Apex, która pewnie też pojawi się w Forzie Horizon 4. I mamy tutaj jeszcze Toyotę Celicę GT i Toyotę 2000 GT. To jest bardzo ciekawe, bo to wygląda na miniaturce jak Corvetta C2? Nie? Tak, wow, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Kurde, powiedziałbym, że to jest jakiś muscle car amerykański prędzej niż jakiś japoński samochód. No dobra, ale co, weźmy sobie może tą najbardziej ciekawą. This is exclusive content and cannot be purchased at this time. God damn it, trzeba mieć dodatek do Forzy Horizon 2, żeby móc jeździć tą Suprą. Ale tą się chyba da kupić. Niestety ja tego dodatku nie mam, a co gorsza, nawet nie można go nigdzie już dostać. To jest najsmutniejsze. To jest jakaś Fast and Furious Edition. Ja mam Suprę w garażu, powiem wam. Mam. Ale ona jest tak ulepszona, że ja nie wiem. Dobra. Przejedziemy się, zobaczymy. Mam podłączoną kierownicę do Xboxa. I zobaczymy, jak się będzie tym jeździć. Znaczy, wiecie, bardziej mi zależy na tym, żeby sprawdzić, jak ten samochód będzie brzmiał. Przede wszystkim, bo ponoć ludzie mówią, że w tej grze, w Forzie Horizon 2, najlepiej brzmi Supra. Zanim jeszcze sobie pójdziemy pojeździć nią, ja tutaj sprawdzę, czy mamy zderzaki może z tej wersji z Szybkich i Wściekłych. Nie. To w Forzie Horizon 3 mamy więcej tych zderzaków do wyboru, pokazywałem wam to już, ale może, może to jest jakaś inna wersja tej Toyoty. Ja tutaj mam jeszcze Toyotę Supra RZ, tylko muszę ją tutaj znaleźć. Ona jest strasznie ulepszona, tam ma jakieś przesadzone staty, nawet nie wiem, czy nie zrobiłem jej czasami napędu na 4 koła, bo... O, jest tutaj. No pewnie, że napęd na 4. Jak ja kiedyś tuningowałem te fury, to nie wiem, no ale jest. I teraz tak, upgrades, zobaczę, czy tutaj są jakieś dodatkowe bodykity, jakieś zderzaki, nie ma. Czyli w Forzie Horizon 3 pierwszy raz pojawiły się jakieś tam customowe zderzaki do Supry. Dobra, Supra ogólnie w tej grze, ale nie tylko w tej grze, w rzeczywistości ponoć też, da się stuningować do chorych wartości. Ona tutaj chyba gdzieś w okolicach 421 km na godzinę. Nie wiem, ile tu kunia ona miała, czy to się da gdzieś tutaj sprawdzić. Nie jestem pewny, musiałbym chyba wejść w upgrade'sy. Customs. I tutaj się to powinno gdzieś pojawić, o jest. Tu mamy, no, prawie 1400 koni mechanicznych, albo nawet ponad. Zobaczcie, poza skalę to wyszło. Ja pierniczę. No, także ta Supra jest naprawdę mocno ulepszona. Nie jestem pewny, ale to jest chyba standardowy silnik. Tak, zobaczcie, standardowy silnik, tak pokręcony do 300 chyba, do 1400 koni mechanicznych. Kosmos. No, ale weźmy sobie na razie standardową Superkę i posłuchajmy, jak ona brzmi. Chodź tutaj Supra. Supra, 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 Toyota. Jest. Tutaj, no niestety nie możemy zainstalować i mieć tej wersji z Szybkich i Wściekłych z pierwszego filmu. Szkoda trochę, no ale
jakoś to przeżyjemy chyba, nie? Najważniejsze to posłuchać, jak brzmi. W Forza Horizon 3 już wiecie, jak brzmi, bo ostatnio nagrałem odcinek. Jak nie wiecie, nie widzieliście, to zobaczcie. Słyszałem tą super oczywiście na żywo. I jak Supra na początku grudnia wejdzie sobie do Forza Horizon 4, to wróćcie do tego filmu i będziecie mieli porównanie. Forza Horizon 3, Forza Horizon 2, będziecie mieli porównanie brzmienia. Niektóre samochody w dwójce brzmią lepiej niż w czwórce nawet, więc to jest bardzo ciekawe. Supra brzmi bardzo fajnie. Mamy sobie tutaj malowanko z Szybkich i Wściekłych. Co ciekawe, jak gramy sobie na Xboxie, to ja mogę jednocześnie... Pewnie, faktycznie. Jednocześnie mogę obracać sobie kamerę, jednocześnie prowadzić kierownicą, nie? Na PC-cie jak gramy i mam podłączoną kierownicę, to nie mogę używać jednocześnie pada i jednocześnie kierownicy. Kierownica się wtedy wyłącza, jak pada używam, a na Xboxie nie ma z tym żadnego problemu. Możemy obu kontrolerów używać naraz. Także bardzo w porządku to jest opcja. No i nie byłbym sobą, gdybym tego samochodu nie stunigował na maksa. A w Fordzie zostało to bardzo fajnie odzwierciedlone, że silnik damy radę wykręcić, no dosyć hardkorowo. Więc jeśli podoba wam się ta opcja, żeby go rozkręcić do jakichś chorych wartości, to zostawcie lajka pod tym filmem. Skręca nie najlepiej ten samochód, ale dopiero przesiadłem się z jakiegoś hiperauta, więc nie ma się co dziwić. Przeważnie ludzie robią ten samochód z tym silnikiem 2JZ na dragi. W rzeczywistości i też w Polsce można znaleźć kilka takich projektów. Często ludzie się ścigają na dragach właśnie na różnych tam zlotach. Można spotkać ten samochód, który no, przeważnie gdzieś tam się ściga, nie? Że kto by pomyślał, jak graliśmy jakiś czas temu w Forza Horizon 2, że to będzie taki ważny samochód dla nas dzisiaj, prawda? Że w czwórce go nie mieliśmy, a teraz na szczęście już się pojawi. Samochód udało się już wymaksować na standardowym silniku z Twin Turbo. Mamy 1088 kW, czyli jakieś 1400 koni mechanicznych, mogę tak założyć. Jeśli znacie dokładną liczbę, to piszcie w komentarzach. I tak, tutaj chyba już nic więcej nie mogę zainstalować. Wszystko mamy ulepszone na maksa. Samochód nie jest w klasie X. Byłby w klasie X, gdybyśmy sobie go dodatkowo jeszcze... Gdybyśmy sobie go dodatkowo tutaj zesłapowali mu, no, jak to się mówi, napęd, tak? Czyli byśmy zrobili mu napęd na 4 koła, tak jak widzieliście w tej mojej Suprze poprzedniej. Damy sobie tutaj niskie ciśnienie z tyłu. No i zobaczcie, tu możemy znacznie zwiększyć prędkość maksymalną. Myślę, że w okolicy 400 km na godzinę, jeśli zdołamy się gdzieś tyle rozpędzić, to myślę, że spoko. 433, no nie wiem, czy dam radę opanować ten samochód na tyle, żebyśmy dali radę to zrobić. Możemy jeszcze furę obniżyć trochę. Tu zostawimy, tutaj możemy, właśnie, może jeszcze docisk zmniejszymy, to zobaczymy, co się stanie z prędkością maksymalną. Poza skalą, nie no, żartuję. Zwiększę sobie trochę ten docisk, bo nie będę mógł fury opanować. Tu mamy to, mamy to, mamy tak. I tu mamy tak, możemy ten dyferencjał troszeczkę jeszcze przyblokować. Za chwilę jedziemy na autostradę, dałem tu najszersze kapcie, jakie są w tej grze. No i gitarka. Czekaj, tu mamy... Zmniejszyła nam się prędkość, czy zwiększyła? Nie wiem. Dobrze, jest 430, to jest i tak prędkość bardzo fajna dla tego samochodu. Przypominam, autko jest... No ma już swoje lata, 98 rok. Nie chcemy, żeby się te wszystkie plastiki nam tam rozleciały podczas jazdy, prawda?
Aha, właśnie. Myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy zobaczyli, jak auto wygląda w środku. Na chwilę włączę widok z kokpitu, ale później wrócimy sobie do tego widoku z zewnątrz. Weźmy sobie kokpit. I tutaj tego tak nie do końca widać, ale ta deska rozdzielcza jest tutaj wyprofilowana w taki dość specyficzny sposób, że ona jest ustawiona tak do kierowcy bardziej. Nie możemy sobie tu bardziej oddalić widoku. Mamy tylko taki przybliżony w tej superce. Mamy bardzo dużo mocy teraz. No, więc będę musiał naprawdę tutaj uważać. Ale no, myślę, że kierownica jest odpowiednim urządzeniem do tego, żeby opanować tego typu samochody, bo mamy bardziej precyzyjną kontrolę nad nimi, prawda? Czy nie? Dobra, już mam dosyć tej kamery z kokpitu, już sobie pojeździłem. Zmieńmy sobie na normalną z tyłu. Tutaj to, znaczy powiem wam, że nie jest taka zła, ale weźmy sobie tą po prostu, lepiej widać, nie? Tak, to jest standardowy silnik, to jest ciekawe. On się da mocno rozkręcić i nawet w Forza Horizon 2 mieliśmy to odzwierciedlone. Mamy malowanie z szybkich i wściekłych na samochodzie. Jedynie czego nie mamy, to nie mamy tej wersji typowo z szybkich i wściekłych. Tutaj były do kupienia w Forza Horizon 2, z tego co pamiętam, taki pakiet samochodów z szybkich i wściekłych. Był tam Dodge Charger, była właśnie Supra. Było jeszcze chyba kilka innych takich samochodów, nie? Dobra. Autostrada. O kurde. Moment obrotowy nieziemski tu jest. On tam wyszedł poza skalę na tym wykresie, prawda? I ja mogę sobie z piątki teraz bez problemu... Bez problemu mogę się rozpędzać, nie muszę redukować. Buja! Kurde! Konsola miałem wrażenie, że nie wyrabia. Tu możemy cofnąć. To jest chyba ostatnia taka prosta, gdzie możemy takie prędkości osiągnąć. Trzydzieści. Widzieliście, jak bujało w ogóle furą? Niesamowite, nie? Tak, wyjrzałem, że Supra przy takiej prędkości to by się rozpadła, nie jechała.
Chciałaby, nie wiem. Nie wiem, co musieliby z nią zrobić. Chyba już tylko by sama blacha z karoserią została. Ale przyspieszenie nieziemskie, nie? I ludzie robią w rzeczywistości faktycznie takie tuningi tych silników, że one tyle wyciągają. No. Ścigać się tym samochodem nawet nie ma co w tej grze, jeśli mamy tak stuningowaną furkę. No posłuchajcie ten dźwięk w ogóle na stopie. No ja bym powiedział, że bardzo zbliżony do realnego dźwięku. Podoba mi się. Próbuję leciutko ruszyć. Bardzo ładnie brzmi. Podoba mi się. Ale opanować ciężko, nawet na kierce. Gaz do końca. Piernicza, nie? Kurde. Będziemy musieli ją w Forzie Horizon 4 zrobić koniecznie. Wow! Kurde, myślałem, że się tam zmieszczę. O ja. Nieźle. No i co powiecie na to? Supra w Forzie Horizon 2. Z malowaniem Szybcy i Wściekli. To jest malowanie zrobione przez innych graczy. Oczywiście zobaczcie, tutaj mamy takie nawet wloty powietrza na masce. Czy co to tam jest? No ale nie mamy tych oryginalnych zderzaków i progów z Szybkich i Wściekłych. Jak ktoś ma dodatek do tej gry Szybcy i Wściekli, to może sobie właśnie ten samochód wziąć i potestować go, tak? No natomiast ja nie mam, mogę zrobić sobie tylko tą Suprę, natomiast standardową Suprę też można, jak widzicie, realistycznie, bądź co bądź, rozkręcić do chorych wartości. Tutaj naprawdę można powiedzieć, że fura nie ma limitów pod tym względem, nie? Supra MK4 w Forzie Horizon 2 niedługo pojawi się w Forzie Horizon 4, także czekamy, prawda? Zrobimy z niej koksa. Tylko że tam nie ma takich fajnych autostrad w czwórce, nie? Takich prostych, gdzie możemy praktycznie cały czas jechać 400 na godzinę, no. No są jakieś tutaj zakręty, ale w czwórce jednak jakieś ronda są. Co to kurde jest? No tutaj mamy, zobaczcie, autostradę. Woo! Poleciał! Ajajaj. Tutaj to można szaleć, nie? No nic, zapraszam was kochani na następny odcinek u mnie na kanale z gier wyścigowych. Więcej emocji samochodowo-wyścigowych u mnie na kanale was czekam, jeśli klikniecie sobie subskrypcję i nie przegapicie żadnego kolejnego odcinka. Trzymajcie się, hejka!